Obszar ziemi kłodzkiej leży w dorzeczu Odry i obejmuje zlewnie górnej Nysy Kłodzkiej wraz z jej dopływami. Z biegiem czasu dźwiganie Sudetów jako całości wywołało na terenie ziemi kłodzkiej silne wzmożenie erozji wgłębnej. Rzeki rozcięły szerokie dna swych dotychczasowych dolin, żłobiąc w nich wąskie, wciosowe doliny, głębokie na 40 do 60 metrów o profilu poprzecznym w kształcie litery V. W samym centrum kotliny utworzył się węzeł hydrograficzny. Na odcinku zaledwie 10 km zbiegają się doliny czterech rzek: Nysy Kłodzkiej, Białej Lądeckiej, Bystrzycy Dusznickiej i Ścinawki oraz kilku potoków. Dramat kłodzkiego węzła hydrograficznego nie polega jedynie na tym, że w jednym niemal punkcie zbiegają się cztery, w dodatku górskie rzeki. Istotne jest również to, że kilka kilometrów dalej na tę poczwórną Nysę czeka bardzo wąskie gardło przełomu barckiego. Drugim ryglem blokującym dolinę Nysy jest przełom Nysy w samym Kłodzku. Tworzy on kilkukilometrową dolinę, w której z trudem mieszczą się i rzeka, i tory, a droga wrocławska musi wykorzystywać sztuczną półkę skalną. Nysa płynie tu między dwoma skalistymi wzgórzami, górą Forteczną i Owczą. To zwężenie doliny rzeki, zwłaszcza w momencie wezbrania wód, spełnia funkcję zapory. Współczesny układ sieci rzecznej powoduje to, że poziom wód w Nysie, w Kłodzku, reaguje bardzo szybko na odpływ z terenów górskich. Dochodzi wówczas do nałożenia się fal wezbraniowych z lewostronnych i prawostronnych dopływów oraz fali na Nysie Kłodzkiej, co może stwarzać niekorzystną i groźną w skutkach sytuację powodziową w mieście. O większości zaistniałych na przestrzeni wieków powodzi nękających ziemię kłodzką wzmiankowali kronikarze już od X wieku. Noty o kataklizmach znaleźć można w kronikach polskich, niemieckich i czeskich. Nie byłoby problemu, gdyby człowiek uznawał prawo rzeki do tak zwanej równiny zalewowej, gdzie, jak mówią hydrolodzy, rzeka jest u siebie. Tymczasem na dnie kotliny, w samym jej centrum, rozłożyło się Kłodzko i kilkadziesiąt największych wsi. Zbierająca górska rzeka, zmuszona przepychać coraz większe masy wody przez wąską, przełomową dolinę, nie zawsze radzi sobie z przeszkodą. W sierpniu 1598 roku wezbrane wody Nysy Kłodzkiej na swym ostatnim zakolu w obrębie gór podmyły zbocze skalistej Kalwarii, co spowodowało katastrofę geologiczną. Ogromne masy skał zatarasowały wąską dolinę rzeki, a spiętrzone wody zaczęły zalewać Bardo Śląskie, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla jej mieszkańców. Tym razem jednak Nysa sama poradziła sobie z przeszkodą i w krótkim czasie wyżłobiła nowe koryto. W wyniku tej katastrofy powstało 100-metrowe urwisko, na którym umieszczono Biały Krzyż. Spośród niemal 70 udokumentowanych powodzi, dziś do największych zalicza się te z lat 1310, 1598, 1783, 1854, 1883, 1903, 1938, 1997 i 1998. Na murach kościoła ojców Franciszkanów zaznaczone są poziomy powodzi z lat 1783, 1938 i 1997. Dopiero z końcem XIX wieku rozpoczęto codzienne obserwacje stanów wody na Nysie Kłodzkiej. Najstarszy posterunek wodowskazowy założono w Kłodzku, a obserwacje stanu wody na łacie wodowskazowej prowadzone są z przerwami od 1854 roku. Dzięki hydrologicznej i meteorologicznej sieci obserwacyjnej wezbrania i powodzie, które miały miejsce w kolejnych latach, zostały dokładnie udokumentowane. O wielkości i zasięgu wezbrań decyduje przede wszystkim natężenie opadu, czyli ilość deszczu, jaka spada na daną powierzchnię w ciągu godziny, oraz jego przestrzenny rozkład. Zaś o formowaniu się fali powodziowej decydują lokalne warunki topograficzne, układ sieci rzecznej, budowa geologiczna, a także gospodarcza działalność człowieka. To wszystko sprawia, że warunki panujące w rejonach górskich w znacznym stopniu ograniczają możliwość przewidywania wielkości opadów i skutków, jakie te opady wywołują, zwłaszcza dlatego, że powodzie na potokach górskich trwają zaledwie kilka godzin.
Nawet krótkotrwałe, ulewne deszcze na terenach o dużych spadkach przy nasyconym wilgocią podłożu wywołują gwałtowny przybór wody w potokach. Przybór ten trwa zazwyczaj kilka godzin od momentu rozpoczęcia opadów. Sytuacja meteorologiczna poprzedzająca powódź w lipcu 1997 roku szczególnie sprzyjała wystąpieniu opadów nawalnych i burz. Doszło wówczas do rozbudowy chmur warstwowych o dużej wilgotności, dużym zasięgu pionowym i przestrzennym, obejmującym swoim zasięgiem obszar od Bałtyku po Czechy i Austrię. Występujące w całym dorzeczu Odry opady były intensyfikowane rozwijającymi się komórkami burzowymi i dodatkowo wymuszonymi prądami wstępującymi wywołanymi naporem mas powietrza z kierunku północnego i północno-zachodniego na stanowiące barierę Sudety. Opady, które były bezpośrednią przyczyną powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, rozpoczęły się 5 lipca i trwały nieprzerwanie przez 70 godzin. Nadzwyczaj wysokie opady wystąpiły w obszarze gór Złotych, Bialskich i Masywu Śnieżnika. Najwyższe zaobserwowane opady za okres od 5 do 9 lipca zanotowano na posterunku opadowym w Kamienicy. Osiągnęły one wówczas wielkość 480,2 mm. Trochę mniejsze opady wystąpiły w Międzygórzu na poziomie 453,5 mm. Na pozostałych stacjach kształtowały się w granicach od 316,2 do 366,9 mm. Maksymalną dobową wysokość opadu zarejestrowano 7 lipca na stacji w Międzygórzu, która wynosiła 200,1 mm. Na pozostałych stacjach od 134,7 mm w Bielice 8 lipca do 179,5 mm Kamienica 7 lipca. Maksymalne godzinowe natężenie deszczu zaobserwowano na stacji opadowej w Stroniu Śląskim i wynosiło ono 26,7 mm na godzinę. Sytuacja meteorologiczna z 1998 roku miała zupełnie inny charakter. Opady, które wówczas wystąpiły, obejmowały swym zasięgiem niewielki obszar. Spowodowały lokalne wezbrania na dopływach Nysy Kłodzkiej, które nie miały istotnego wpływu na przebieg stanów wody Nysy Kłodzkiej poniżej ujścia Bystrzycy Dusznickiej. Przemieszczająca się fala powodziowa Nysą Kłodzką układała się poniżej stanów alarmowych. Porównując średnie sumy opadów w zlewni Białej Lądeckiej i Bystrzycy Dusznickiej, można stwierdzić znaczne zróżnicowanie w ich wysokości. Suma opadów w dniach 5 do 8 lipca 1997 roku w zlewni Białej Lądeckiej wyniosła 350 mm. Odwrotna relacja miała miejsce w dniach 22 i 23 lipca 1998 roku. Wtedy to suma opadów w zlewni Białej Lądeckiej wyniosła 30 mm, natomiast w zlewni Bystrzycy Dusznickiej osiągnęła 145 mm. Nie bez powodu już w XIII wieku Kłodzko zafundowało sobie potężny most gotycki istniejący do dzisiaj i określony w przewodnikach jako miniatura mostu Karola w Pradze. Nie bez powodu poczesne miejsce wśród słynnych kamiennych figur zdobiących ów most zajął święty Jan Nepomucen, który chroni przed wylewami rzek. W wyniku II wojny światowej nastąpiło zerwanie wielusetletnich więzi lokalnej społeczności z tutejszą przyrodą. Kto z polskich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, osiedlonych po 1945 roku, wiedział, że w 1938 roku przetoczyła się przez Kłodzko i całą Kotlinę równie niszczycielska fala powodzi jak w 1997 roku i że do podobnej katastrofy doszło również w roku 1903. Niewiedza sprawiła, że w latach 60. nie znaleziono przeciwwskazań do budowy osiedla mieszkaniowego dokładnie w korycie rzeki, bo tym jest piaszczysta łacha między dwoma ramionami rzeki w miejscu starannie omijanym w niemieckich planach rozbudowy miasta. W lipcu 1997 roku Nysa popłynęła sobie swobodnie przez mieszkania na dwóch kondygnacjach budynków osiedla. Do dnia dzisiejszego sytuacja meteorologiczna, jaka zaistniała w 1997 roku, uważana jest za najgroźniejszą z dotychczas udokumentowanych obserwacjami w rejonie ziemi kłodzkiej. Był to największy i najtragiczniejszy kataklizm, który dotknął nasze miasto. Kilkanaście osób poniosło śmierć. Pod wodą znalazło się 37 ulic i 14 kilometrów dróg.
Blisko 600 mieszkań zostało całkowicie zniszczonych, ludzie utracili swój dobytek i miejsca pracy. Suma strat to około 92 milionów złotych, przy rocznym budżecie miasta 32 milionach. Szkody, jakie wyrządziła powódź, były tak wielkie, iż z ich usuwaniem w ciągu następnych lat będą borykały się kolejne samorządy. Największym problemem jest przywrócenie do życia średniowiecznej dzielnicy miasta położonej na wyspie Piasek.